Siemanko w kolejnym odcinku Kariery Palermo na moim kanale. Witam Was w sezonie numer 3, w którym jak zwykle, jak jest początek sezonu, będą transfery, będą skuty 3 spotkań, w tym już odcinku postaram się, żeby było więcej. No i na początku przechodzimy do celów naszego zarządu. No, tamty sezon się utrzymaliśmy, w tym chciałbym powalczyć o europejskie puchary, mam nadzieję, że mi się uda i mam nadzieję, że zostawicie co najmniej 20 łapek w górę. Dziękuję za łapki, subskrypcje, komentarze pod moimi materiałami, dyskusje z Wami, nie tylko pod filmami, ale też na karcie społeczności. No i co, mundial ruszył, ale my tutaj o mundialu coś jeszcze będzie, czekajcie na info. A my to co? Najpierw moich skautów wysłałem jednego nadal do Włoch, ale drugiego będę chciał trochę innego kraju wysłać, których nie mam, praktycznie jeszcze nie skautowałem. I powiem Wam, szukałem chyba Chorwacji w tym momencie i nie mogłem jej znaleźć, tak trochę głupie, jakbym nie wiedział, gdzie Chorwacja leży w Europie, no ale tak czasami tak bywa. Włochy, Albania, nie, do Albanii wysłałem, myślałem, że do Chorwacji chciałem wysłać. Nie wiem, czemu mi się pomyliło. Tak. Nie wiem, co ja tutaj w ogóle robiłem. Tak to jest, jak trochę się materiał nagrywało do przodu, ale nie mam pojęcia, co ja tutaj chciałem zrobić. Nie, no do Włoch wysłałem i do Albanii. Myślałem, że do Chorwacji wysyłam, ale też nie wysłałem, więc no spoko. Pierwszy mój transfer to będzie darmowy Daniel Rugani. Chciałem go pozyskać podczas sezonu, ale się nie udało, tutaj widzimy, że Rugani został wolnym piłkarzem, no i jego wynagrodzenie bardzo spadło, dzięki któremu 33 tysiące zaoferowałem i on się zgodził. Podczas jeszcze trwającego sezonu chciał ponad 50 tysięcy euro zarabiać tygodniowo, a tutaj udało mi się zbić tą kwotę, wita się z Belottim, no i mamy naprawdę bardzo solidne wzmocnienie naszego środka obrony, mamy Ruganiego, Walukowicza, Pirolo, Touré, Ameya, więc naprawdę jest spoko obstawiona moim zdaniem środek obrony. To jeszcze przywitanie z Belotti, naszym kapitanem po raz drugi, i z El Sharawi. No i zaraz przejdziemy do prezentacji. Rugani z numerem 6, ale 6 chyba grał Ameya. Potem, jeśli nie zapomnę, pozmieniam te numery. No, Rugani powinien wzmocnić bardzo naszą defensywę. Doświadczony obrońca. Mam nadzieję, że w naszym klubie no będzie grał na dobrym poziomie, pomoże nam wejść na wyższy poziom, no bo ceny, ja chcę zakwalifikować się do ligi, do europejskich pucharów, a w czwartym sezonie chciałem wypłacić o mistrzostwo, takie mam cele, no zobaczymy, jak to będzie. Kolejny transfer za darmo to Lucas Moura, stwierdziłem, że Brazylijczyk jest wolny piłkarzem, to go biorę. Nadal to będzie już drugi sezon z rzędu, w którym Leo Messi, oj sorry, przepraszam za to, Leo Messi jest bez klubu, nikt go nie chce podpisać. No ja stwierdziłem, no ja bym podpisał tego Messiego, ale to trochę zepsuje tą karierę, więc nie mam zamiaru go podpisywać. Dogadujemy się z Lukasem, trochę duży ten bonus za podpis, dlatego chciałem go trochę zbić, dając mu trochę więcej hajsu. Ale ciężkie negocjacje, ale naprawdę taki piłkarz przyda nam się z ławki rezerwowej czy w pierwszym składzie. No do rotacji na pewno Lukas będzie. Nie zawsze będzie grał w pierwszym składzie. No i wutamy Lukasa w naszej drużynie. Dostał numer 9, nie wiem czemu gra, przydzielał numery, które są zajęte. Mateo Brunori gra 9, więc potem mu zmieniłem ten numer, ale myślę, że Brazylijczyk to kolejne fajne, dobre wzmocnienie naszej kadry, naszego zespołu. No Palermo się zbraja. No i mamy tutaj 79 overalla na prawe skrzydełko. No Lukas może grać jako nad SN. No i wraca do nas Fabio Miretti, który był wypożyczony w pierwszym sezonie do mnie. No Miretti jest piłkarzem, którego chcę, gra na środku pola. Jest to naprawdę dobry piłkarz z dobrymi umiejętnościami, który jeszcze się może rozwinąć, więc czemu nie? No wiadomo, chciałem trochę jeszcze Nicolo Rovella, by był jeszcze bardziej ciekawym piłkarzem, ale Rovella już jest tyle warty, że nie było mi na niego stać, ale Miretti myślę, że to naprawdę świetny transfer i mamy świetnego pomocnika, który naprawdę wzmocni nasz środek pola. Szybki jest, spoko strzelanie, dobre podanie, dobry dribbling, obrona nie najgorsza jak na SP, więc witamy Fabio Mirettiego w naszym składzie. Tutaj przechodzimy do sprzedaży, Denis Coppola, 860 tysięcy, sprzedany z Palermo, no nasz junior, którym nie wiązałem żadnej przyszłości, nie jest taki junior, za którym płakał. Kolejny junior, który odchodzi, to Fabrizio Colombo, ale na wypożyczenie, bo Colombo ma naprawdę mega potencjał, by stać się naprawdę świetnym piłkarzem, więc wypożyczyłem go. Claudio Gomez sprzedany za 2 miliony do Kopenhagi.
miał potencjał, ale jakoś nie grało mi się nim świetnie, więc nie rozwijałem go za bardzo. No i żegnamy Gomeza. Żegnamy również kolejnego wychowanka, Iker Pardo, 1,5 miliona, spoko kwota moim zdaniem, witamy Cię w nowym klubie. A my lecimy dalej, czas na kolejny transfer, Mattia Perin. Tak jak mówiłem, muszę wzmocnić bramkę. Mamy Sirigu, który już jest na, no już można powiedzieć, jedną nogą na emeryturze, więc kupiłem Mattia Perina, 9 400 000, Juventus się zgodził i mamy bramkarza numer 1, który moim zdaniem świetnie wzmocni nasz klub. Były opcje innych bramkarzy, ale myślę, że Perin, dobry overall, jeszcze jest, jak na bramkarza jest młody, no 30 lat, 31, to nie jest dużo, więc Perin może u nas spokojnie bronić przez następne 3-4 sezony, więc świetny transfer moim zdaniem, mega transfer, cieszę się z tego transferu, tak naprawdę mamy 3 byłych piłkarzy Juventusu kupionych, więc to też wygląda ciekawie. No i przechodzimy do pierwszego meczu tego sezonu. Gramy z Interem, gramy na wyjeździe. 3 mecze w tym odcinku. Tak jak mówiłem, postaram się w piątek było więcej. Ale na razie nie wiem, jak ja to pomieszczę. Tak naprawdę no ciężko coś ostatnio z tymi nagrywkami są. Nagrywkami jest taki okres. Ja myślę, że już to się skończyło. Gramy z Interem na San Siro. Tutaj macie przygotowania przed meczem. No i właśnie na tym pięknym boisku. Zagramy z Interem w zeszłym sezonie, nie pamiętam czy z nimi wygraliśmy czy nie. Niestety w drugim meczu zagramy z naszym katem, czyli Udine. No musiałem sobie zrobić przerwę, ktoś do mnie zadzwonił, ale jak mówiłem, drugi mecz z Udine z naszym katem z zeszłego sezonu. A tutaj przejdźmy już do meczu z Interem, wychodzimy. Fabrizio Micoli, trzeci sezon jako trener Palermo. Na razie sukcesy, no wygranie Serie B, utrzymanie w Serie A w pierwszym sezonie. No w tym sezonie po wzmocnieniach są plany na górną dziesiątkę, ale osobiście chciałbym również powalczyć o Ligę Europy. Mam nadzieję, że nam to się uda w tym sezonie, Ligę Europy. Fajnie było awansować, nie powiem. Kto wie, może Liga Mistrzów. No zobaczymy, jak to wyjdzie w tym sezonie. Tutaj właśnie hymn Serie A. Ale go nie puściłem, bo nie wiem, czy mi nie zjedzą filmu za prawa autorskie, bo nigdy jeszcze seria nie nagrywałem hymnu i nie wiem, czy mnie zjedzą za, tym, za to. Za Champions League nie zjadają, za Ligę Europy też. Za La Liga to wszystko zjadają tak naprawdę. Zjadają. No blokują filmy po prostu. No dobra, rozpoczynamy z Interem. Początek. Rozpoczyna Palermo, Crivello, fatalne podanie, przyjmuje Inter, Bruno Fernandes w Interze, no proszę, Lautaro Martinez, Martinez do Riccolo Barelli, Barella, Barella, Włoch świetny, tutaj fake shot, podanie do Bruno Fernandesa, Bruno w polu karnym, wymiana piłki, Martial się odwraca, strzela, ale Mattia Perin, no tu jest pierwszą dobrą interwencję w barwach Palermo. Akcja Palermo, Conti, Germano Conti do Mirettiego, i 13 minucie Fabio Miretti strzela pierwszą bramkę w trzecim sezonie kariery Palermo. Asysta naszego Contiego, nowego Badziu, jak ja to mówię. Prowadzimy z Interem 1-0. Nerazzurri rozpoczynają od środka. Podaje na prawo do Bruno Fernandesa. No, ciekawe nazwiska. Berardi, Fernandes, Højbjerg, proszę. No Inter ma ciekawych tych piłkarzy. Martial, Duńczyk przy piłce. Podaje do Berardiego, Domenico Berardi, prawa strona boiska, walczy z Incrivello, świetny odbiór El Charoliego, wow, ale trik, Belotti, fatalne podanie, Højbjerg, Martial, Martinez, ale Perin broni. No Inter mógł trochę więcej wyciągnąć z tej sytuacji, tam mogliśmy mieć fajną kontrę, ale El Charoli zagrał, no źle. Nadal pierwsza połowa, Germano Conti, jak on się genialnie odwraca z piłką, podanie, El Charoli i 2-0, druga asysta Contiego, ale on przyjmuje tą piłkę, tak kapitalnie się z nią odwraca. No Conti jest niesamowitym piłkarzem, najlepszy. Kolejna akcja, pierwsza połowa, znowu Conti, piłka do Belottiego, El Charoui górą do Belottiego, Belotti, o Kimpembe w obronie, ale okiwany Belotti, 3-0. Kapitalny początek Palermo. A wiem, co miałem powiedzieć. Chciałem was przeprosić za pierwszy mecz z Interem i Udine. Nie zauważyłem, że zmienił mi się poziom trudności z Ultimate na Legendarny. My zostali to bez komentarza i by było. Nie zauważyłem tego,
ale potem zauważyłem, no i przy trzecim meczu zmieniłem, ale nie dopatrzyłem tego, więc przepraszam was za to, no bo ja gram na poziomie Ultimate, a tutaj dwa mecze zagram na poziomie legendarnym. No nie wiem czemu gra zmienia mi poziom trudności, jeśli ja mam ustawiony na Ultimate. Mam nadzieję, że już się więcej to nie powtórzy. Będę miał czujne oko przed każdym meczem, żeby tam był poziom Ultimate. Więc sorki za to. Wiem, że ten mecz Interem 4-0 może być taki trochę aj. Zagrałem na niższym poziomie. Więc jeszcze raz was za to przepraszam. Mam nadzieję, że nie wpłynie to na ten odcinek. No i tutaj kupiłem jeszcze Cristiano Volpato, młodego Włocha. Wiem, że jest SPO, ale staram się z niego zrobić SP. I zobaczymy, jak Volpato będzie się spisywał w naszych barwach. Fajny, utalentowany Włoch. Ja chciałem jakiegoś Włocha jeszcze pozyskać. No i zobaczymy, jak Cristiano Volpato będzie się za słabo. Ale co za słabo? Nie rozumiem. Jest zajebisty piłkarz. Przechodzimy do kolejnego meczu z Udine. I tutaj widzicie, no ten legendarny. No nie dopatrzyłem tego. Dopiero zobaczyłem to przy meczu ostatnim w tym odcinku z Moncą. Jeszcze Ogmonę mamy na obronie. Mamy dużo tych obrońców środkowych. Więc możliwe, że ktoś jeszcze odejdzie z tych obrońców środkowych. No bo jeśli mam za dużo, to się postaram ich sprzedać. Więc też nie marnować piłkarzy. No i lecimy. Możecie pisać w komentarzu, jakiego lewego obrońcę bym mógł kupić i prawego obrońcę do Palermo. Więc piszcie śmiało w komentarzach. Myślę, że postaram się w tym sezonie już w zimowym okienku kogoś kupić. A my gramy z Udine. No i Udine, jak to Udine jest dla nas za dobrą drużyną. To jest Sonora 1-0. No Udine to jest mój kat. Ja chciałbym wygrać w tym sezonie chociaż raz z Udine. No na razie zaczyna się fantastycznie. Udine nam znowu pokazuje, że jest zajebiste. Ja nie wiem, Udine ma jakiś podniesiony ten overall czy coś. Handicap, ale Conti strzela gola. Gol Contiego, ostatni mecz, chyba dwie asysty Contiego. Świetnie wchodzi ten Germino Conti. Ja mam nadzieję, że on się będzie tak szybko rozwijał, żebyśmy jeszcze w tej karierze zobaczyli jego najlepszą wersję. Najlepszą wersję jego samego. Prowadzimy 1-1. Kolejna akcja Palermo. Conti do El Sharawiego. Prawa strona boiska El Sharawi. El Sharawi w polu karnym. Belotti strzela i mamy gola. Prowadzimy z Udine. Coś niesamowitego jak na naszą drużynę. Mam nadzieję, że uda nam się utrzymać ten wynik. Może strzelić trzecią bramkę. Fajnie by było, ale na razie wynik jest pozytywny, patrząc na Palermo. Z Udine 2-1, ale oczywiście Udine atakuje. Mitrovic. Mitrovic w polu karnym. Mitrovic i kapitalna interwencja Perina. Coś trochę słyszę, że mam taki dziwny głos dzisiaj, więc jak będę miał inny głos niż zwykle, to nie wiem czemu. Mam wrażenie, że mam normalny. Może za mało piłem, mam taki suchy trochę głos. To może być to. Za mało nawodniony głos mam dzisiaj i dziwnie brzmi. Kolejna akcja Udine. Fred w polu karnym. Fred Adams. No i niestety 2-2. Udine wyrównuje. No Udine. Nienawidzę Udinezę. W grze. Nie lubię ich. No po prostu niszczą moje marzenia o wygrywaniu. Druga połowa czy pierwsza? Pierwsza nadal. Belotti do Contiego. Conti w polu karnym, ale dobra interwencja bramkarza naszego rywala. No i Crivello doznaje kontuzji i wypada aż na 7 miesięcy z gry. Więc Massimo Conti, nasz junior, będzie miał szansę się wykazać. Nadal pierwsza połowa. El Sharawi, lewa strona bliska. El Sharawi ma piłkę. El Sharawi, ależ akcja indywidualna. Belotti, El Sharawi. Rzut karny. Faulowany Stefan El Sharawi. No i mamy szansę na kolejną bramkę w tym meczu. Faul na piłkarza z numerem 18. No jakiś tam faul był. No i David Raya czy Belotti. Andrea Belotti. Nie trafia. Nie uderzyłem tak jak chciałem. Ja strzelam pod poprzeczkę, uderzyłem słabo. Ale kolejna akcja Udine. Romero, Conti, broni bramkarz Belotti jeszcze. Ajajaj, nie ma gola. Naprawdę mieliśmy dużo szansy z Udine, ale Udine też się nie podawało. Adams do Diaty. Diata, Mitrovic i Perin. Mattia Perin. Ależ on jest w świetnej formie w tym sezonie. Na początku sezonu, co ja gadam. Druga połowa. El Sharawi idzie sam. Podanie do Contiego. Conti, lewa noga. Słupek. Ależ w tym meczu się dużo działo. Naprawdę działo się. Akcja Udine. Fred podaje do Pereza. Perez do Wolesa, Woles podanie do Sonoro, Sonora, Mitrovic świetnie do Kamary. Kamara w polu karnym, co za dośrodkowanie. Amej wybija piłkę źle, Fred!
No i broni Perry. No tam Amej się nie popisał przy tym wybiciu. Prost pod nogi Freda. Ale na szczęście nie ma gola. Kolejna akcja Udine. Kamara. Sonora. Sonora. Mitrović. Mitrović. I niestety 3-2 przegrywamy z Udine. No i zanosi się, że przegram. Udine nas niszczy od kilku minut. Kolejna akcja. Czy Adams? Czy Adams do Sonora? Sonora w polu karnym. Mitrović. I niestety 4-2 i przegrywamy z Udine. Więc na razie 3 mecze z Udine, 3 porażki. Czas na ostatni mecz w tym odcinku. Gramy z Moncą na wyjeździe. Trochę zmian. Dan Gagliardiniego, Pirolo, Touré, Contiego. Nie dam tego Volpato. Zobaczymy, jak Conti zareaguje na to. Lucas Moura. No i myślę, że możemy rozpocząć ten mecz. Jest Ultimate poziom, więc wszystko jest tak, jak być powinno. Lecimy, let's go. Gramy z Moncą na wyjeździe. Pierwsza akcja, Volpato traci piłkę. Vitinha, Sides strzela, ale świetna interwencja Mathieu Perrina. No Perrin na początku sezonu dobrze broni. W tamtym sezonie z Serie A miał 2 czyste konta. Po dwóch kolejkach mamy już jedno. Więc jest fajnie. Tutaj Mateju nie wygrywa pojedynku główkowego. Wybicie piłki. Andrea Belotti wygrywa piłkę. Volpato. Aj, nie udało się tu zagrać. Przejmuje Szar. Pedrinho do Sajca. Sajc do Vitini. Vitinha. Carlos Augusto. Augusto w polu karnym, ale broni Perrin. Dobra, interwencja Wucha. Kolejna akcja Moncy. Piłka przed polem karnym. Augusto chyba strzał zablokowany. Znowu chyba Augusto. Broni Perrin, ale zamieszanie. Nie ma gola. Mathieu Perrin. Jest niesamowity. Solet ma piłkę, ale świetny pressing Palermo. El Shaarawy odbiera piłkę. El Shaarawy. Andrea Belotti w polu karnym. Belotti. Nie strzela tego nasz kapitan. No coś niesamowitego, że Belotti nie strzela takiej akcji. Świetny przechwyt naszej drużyny. Dośrodkowanie w polu karne, nieudane. Piłkę będzie miał Lucas Moura. Lucas podaje do Mateju, Gagliardini, Miretti, Belotti, lewa noga i tym razem Andrea Belotti strzela gola na 1-0 dla Palermo. Prowadzimy Moncy 1-0. Lucas podaje do Volpato do Belottiego, Belotti, Lucas. Lucas górą do Volpato z voleja i pierwsza bramka Cristiana Volpato w barwach Palermo. 2-0 prowadzimy z Monza. Dobrze to wygląda po tym, jak Monza na początku miała miała przewagę. El Shaarawy do Belottiego, kapitalne podanie górą Belotti, 3-0. Ależ podanie El Shaarawy'ego. Druga bramka w tym meczu Andrea Belottiego, 3-0. No i schodzimy z 3-bramkowym prowadzeniem do przerwy. Druga połowa. Strzał, broni Perrin. Jeszcze nie koniec akcji naszych rywali. Kolejny rzut rożny, kolejna akcja Carlos Augusto. Ale Mathieu Perrin po raz kolejny dobrze broni. Rzut rożny. I tutaj Lucas Moura wygrywa pojedynek. Piłka do Luki Romero. Romero. Aj, nieudane podanie Busio. Busio strzela, strzał zablokowany. Pirolo. Ale źle wybił Pirolo. Vitinha i Perrin po raz kolejny. No Perrin, świetny transfer na ten moment. Wybicie piłki przez Moncę. Tutaj Luca Romero wygrywa pojedynek. Luca Romero ma piłkę. Romero do Volpato. Conti 4-0. Przed Conti strzela gola. No, nic nadzwyczajnego. Germano Conti jest świetnym piłkarzem. Volpato, asysta Conti. Nawet z ławki wchodząc strzela gola. Rośnie nam przyszła gwiazda światowego futbolu. I ostatnia bramka w tym meczu. Volpato czeka. Kapitalne podanie do Contiego. Conti w polu karnym. 5-0. Naprawdę świetny mecz. Świetny debiut w pierwszym składzie Volpato. Conti dwie bramki z ławki. Czego chcieć więcej? I to tyle, jeśli chodzi o skróty w tym odcinku. Mamy 6 punktów. 1 punkt straty do Juventusu, więc gramy o mistrzostwo Włoch. W tym sezonie gramy o mistrzostwo Włoch. Po 3 kolejkach. 11 goli strzelone, 4 stracone. 2 czyste konta w pierwszych 3 spotkaniach. Więc już mamy tyle samo czystych kont w tamtym sezonie. Więc na razie jest spoko. Lepsza gra w obronie. O, przepraszam. No, Perrin świetnie broni. Belotti 4 gole, Conti 3 gole i 2 asysty. Volpato gol i 2 asysty.
Tak to wygląda na początku tego sezonu. Mam nadzieję, że ten materiał się Wam spodobał. Zostawicie co najmniej 20 apek w górę. Piszcie, kogo kupić na lewą i prawą obronę. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się, udanego tygodnia. Oglądajcie Mundial. Na razie.